Cześć kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka propozycji i technik plastycznych na wypełnienie takiego jesiennego drzewa. Szablon Wam zostawiam pod filmikiem, możecie sobie zejść, wydrukować, pobrać za darmo. A ja Wam pokażę, jak w różny sposób można takie drzewo wypełnić. No i dajcie znać koniecznie w komentarzu, która technika Wam się najbardziej spodobała, z której skorzystaliście. Myślę, że te sposoby są idealne zarówno dla przedszkolaków, jak i dla starszych dzieci, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy sposób to stemplowanie ziemniakami. Ze zwykłych ziemniaków wycinamy sobie wzór liścia, moczymy go w farbie, może to być tempera, farby plakatowe, akrylowe i odciskamy piękne wzory. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda efektownie. Kolejny sposób, do tego będziecie potrzebowali suche liście jesienne oraz klej. Kartkę smarujemy klejem, liście kruszymy drobniutko i posypujemy nimi kartkę. Możemy jeszcze docisnąć ręką i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. A teraz przydadzą Wam się dla odmiany świeże liście, które malujemy farbami i odciskamy wzory. Bardzo fajnie wygląda wtedy struktura liścia i właśnie używając takich jesiennych kolorów, żółci, czerwieni, zieleni, pomarańczów, możemy uzyskać piękne jesienne drzewo z odciśniętymi liściami. O, i zobaczcie, super to wygląda. Bardzo ładna też jesienna praca. Teraz przydadzą Wam się patyczki do uszu. Kilkanaście patyczków spinamy sobie gumką, recepturką. Moczymy patyczki w jesiennych kolorach farb i stemplujemy. Zobaczcie, uzyskujemy takie malutkie, kolorowe punkciki. I tak możemy całe drzewo stemplować. Jest to świetna technika dla też młodszych dzieci. I zobaczcie, tak fajnie to wygląda potem. Dla odmiany, jeżeli chcecie uzyskać jeszcze drobniejsze stemple, użyjcie szczotki. Wtedy mamy takie delikatne punkciki, mini, mini kropeczki. Wygląda to jak takie kępy liści. I można też piękny efekt jesiennego drzewa uzyskać. Mi się ta technika bardzo podoba. A teraz przydadzą Wam się suche pastele albo węgiel. Najpierw z kawałka kartki wycinamy sobie szablon liścia, o taki. Obrysowujemy go dookoła. I zobaczcie, pastelą rozcieramy do środka. Taki uzyskujemy efekt. I kolejne. Wykorzystujemy różne kolory, może być to być pastela, węgiel. I po obrysowaniu takich kilkunastu szablonów w różnych kolorach uzyskacie również bardzo ciekawy efekt drzewa, gdzie te kolory będą się pięknie przenikać. Także zobaczcie, brązy, żółcie, jakiś nawet czerwień można dodać i taki mamy na koniec piękny efekt. Dla jeszcze zabezpieczenia całości możecie to spryskać lakierem do włosów. A teraz coś z quillingu. Potrzebujecie kolorowe, cieniutkie paski, które nawijamy na wykałaczkę. Kartkę smalujemy klejem introligatorskim albo typu Vicol, Magic i potem spiralki kolorowe przyklejamy na drzewo. To jest dla raczej starszych dzieci, a dla młodszych dzieci możemy robić sobie kuleczki z kolorowej bibuły i takie kolorowe kuleczki przyklejamy na drzewo i również mamy piękne jesienne, efektowne drzewo przestrzenne. No a teraz moja też ulubiona technika frotażu, w której odrysowujemy strukturę liści za pomocą również pasteli, kredek jakichś świecowych, węgla, można też spróbować użyć kredy. Pięknie wychodzi też taka jesienna praca. Nasze drzewka już są gotowe. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, oznaczcie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach i do zobaczenia!